Dzień dobry, dzień dobry. Czas wyjechać sobie w stronę Korfantowa po kolegę Łukasza i z Łukaszem ciśniemy dzisiaj do Buchołaz na zjazd starych pojazdów, starych pewnie motocykli, samochodów i innych pojazdów. Także dzisiejsza trasa będzie liczyć około 100 km. WSK zatankowana. I tyle. I zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Akumulator naładowany. Pipkacz powinien być. Stop powinien się świecić. O. Zaraz dajemy znać koledze Przemkowi. Wróć. Piotrkowi, że jedziemy. O, nawet. Proszę, nie musiałem podpompowywać. Paliwa. Światełka są. Stop. Stop jest. Klakson. Jest. Plecaczek z częściami zapasowymi i z narzędziami jest. WS-ka moja jeszcze nie została po zakupie przejrzana dokładnie, więc różne rzeczy mogą się tfu odpukać, ale podziać, oby nie. Zimno trochę, co? Nie zmarzłeś? No. Znaczy wiesz, to zależy też jak będziemy jechać. Możemy jechać główną. Nie, z tym musi być. Ile?
Łukasz! Nie! Zagrzej sobie trochę! Spokojnie! Tu jest lubrze. Tak, lubrze i tam tak woła. Na tym musimy napuścić, to pojedziemy tam, gdzie. Dobra. Ile? Właśnie teraz będę dzwonił do niego, wiesz? Dzwonił? Będę dzwonił, no. Fuck. Jaka wołoga, kurna, chata, trzeba parę zdjęć porobić. Ja pierdzielę, 30% baterii, szału nie będzie. Ale wydawało mi się, że to będzie większe, wiesz? No i mi też. Jak ogólnie teren tam. Szczery. No, to tak... To tak... No szału nie ma. Nie ma, nie ma. No. O, popatrz, jakie... Pięknie. Ślicznie. Ale wytrzepało mnie trochę, powiem ci. Widzę, to twoja WS-ka jest w lepszym stanie, to tam śmigasz. Ja to 100 km dzisiaj zrobiłem. O kurwa. To jest to do domu, nie? Ale widzę, wiesz co, powiem ci. Poczekaj, zrobimy naszym zdjęcia. Powiem ci, że szybka jest. Co jest? Szybka. Ale zębatka jest tak z przodu założona, większa, żeby nie by szybciej jechała. No zapierdzielasz, no. Ale pod górki musiałem redukować na przykład na dwójkę. Ale ja też. No, to wiesz, i musiałem go... Trójka WS-ka to nie to, co trójka by nie poczuła nam tego. Tak, i unak na tak. O kurde, poczekaj, BM-ka. Hu. Mm-hmm.
Ale powiem ci, że jawy z doczepką to nie widziałem jeszcze. Ale ładne, patrz tam z karabinem jeszcze. O Jezu. Katrowka ładna. Jest z granatem jeszcze w środku. Masz granat jeszcze. Ale piękne. To piękne. Ruski wajne są te. Planyski bracha. To powiem ci mega. To wygodne musi być. Patrz, kto ma silnik. Kurczę. No. Jedziemy w pokój i gościu, że to umiał tym jeździć, zapierdzielał po polach 30, 40, 50 godzin. No w ogóle nie czujesz tak, no, co ty mówisz, no, tak? No, jazda. Jezu, ale jak to musi kosztować trochę chyba, nie? A, piękny. Dniepr, jaki ładny. Ładny. O, jaka. Do odratowania ładna. No i popatrz, na niskich blachach tu trzeba się zgadać, kurde. O! Ty tak, taki fajne miejsce w sumie. Prawda? Się kurde kawał rozlała. Spokojnie, spokojnie, potrzymam ci. Dobra, daj. Nie wiem, czy my nie bierzemy udziału w jakiejś tam rajdzie. Nie wiem, jak... To kanon przyjechałeś. O. Cześć. No to turlałeś na ostatnią chwilę, bo miał być tarp. Rozebrana do jednej śrubki, ale zachowałem wszystkie śrubki, jakie są. Nawet śrubki w rejestracji, oprócz tej, ale jaja. Które brakowało, tej śrubki brakowało. Nawet te śrubki to oryginał. Ale w ładnym stanie to wszystko. No było wszystko rozebrane do śrubki i od nowa zrobione. Widzisz, żadnych chrom... Sam to robiłeś wszystko? Sam robiłem. Ja teraz mi trochę nalotu mam, bo jeździliśmy takie po deszczu i namokła, nie? Mm. Muszę ją nalot ściągnąć z niej znowu. Z którego roku jest? 77. O proszę. Fajnie. To jest ta kos? To jest gil. Gil. Kos tam jest koło... Gil od kosu się różni, mam zawieszenie dolne, a kos ma odwrotne zawieszenie. I on jest wyższy chyba, nie? Kos. Na pół odwrotny, ma odwrotny, tu mam na dole, a tu na górze, a kot no jest obrócony, tam stoi kos, tam się widziało, ma odwrócone w drugą stronę, bo to jest gil, bo to jest seria ptaki, tylko to jest gil. I ten gil jest starszy od tego kosa, bo to jest 70, już ma metalowe emblematy, łatwo rozpoznać, bo tam były naklejki. Hmm. A to jest metalowy, złożony emblemat. Ładne, to ładne. Naklejka, to jest taka blaszka metalowa w całości, łatwo rozpoznać takie szczegóły i metalowe boczki. Ale patrz, też kolor się zmienia. Bo też mi się zmienia tak kolor na kolanku, wiesz? Oczywiście, ma być tęcza. Tak? Jak nie jeździsz, to tęcza ma być. Na oryginalnych kolankach są tęcze. Tak? Fajnie, nie? Klimat jest, no. Miałem... Dzieciaki, dwójka dzieciaczków. Elegant? No. Yeah.
a powiedzcie mi, jak z tymi orzeszkami naprawdę, bo chciałem sobie kupić, nie kupować, nie można jeździć z tym? Można. Bo to atestu nie ma, nie? Dlaczego nie ma atestu? A ja nie wiem, tak czytałem, że orzeszki nie mają atestu, ten z PRL-u. Nie, nie. Polskie, no. Oryginalny kart, no. Można, jak ten Janek ma do no. Normalnie możesz jechać. Nie możesz jechać orzeszku po trupkach, te, które są późniejsze robione po trupkach. Stary nasz kurs od oryginalnych, mogę? Nasz wyrób ma normalnie atest, bo oni produkując je mieli atest na nie, one mają atest rozumiem, normalny. Rozumiem, to nie wiedziałem, to ja sobie kupię jeszcze nie orzeszka. Nie możesz jeździć po trupki, kupić po nie, rozumiem, dobra. Ja mam, ja kupiłem od gościa Orbo, no. Z kaliskich zakładów przemysłu chyba terenowego, nawet wyobraźcie sobie, że w kasku ta karteczka była. Ale jaja. Normalnie 70 chyba pierwszy rok. Nie wszystkie mają, te kartki, ja teraz to, te kartki to tak mocne, że jak podniesiesz tą skórkę, pod spodem jest ta kartka, to dzisiaj się ta... No to, to ja z kartką kupiłem, ale wszyscy je mają. Wszyscy je mają. Ja mam jeszcze metkę do niego, wjechałem do ziemi po niego. Ja też mam kartkę, mam wszystko ale do niego. To zimno, panie. To się fajnie no, kręci. Tak, ale do niego trzeba mieć gogle jeszcze, bo muszę. Tak. Ja nieraz to przywożę... Ja nieraz to przywożę... plecaku na rajda, no. Się ubieram, ale no, 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 no. Na jazdę ubieram normalnie, bo jednak jest dobrze. Jadę po motory. No, powodzenia, szerokości, na razie. Jakie malowanie ładne, piękne, nie? Śliczny. A to bokser jest chyba, nie? Patrz jak to chodzi. Dobra.
Tak. Jak to będę w lewo szedł na Białą Wyspę. Co, do następnego? Znaczy wiesz co, my też pojedziemy sobie. Łukasz, ty będziesz, słuchaj, bo jak, co, jak coś, to chodź do mnie, no. U mnie sobie coś zjesz. Jest, rosołek nie, mam. Ja to pojadę, to jest problem, pojadę, ewentualnie zjem w drodze jakiś kotlowek, tylko żeby coś jeść. A chcesz przez jezioro jechać, czy tak no, jak najszybciej? No fajnie. Dobra, bo tak to by się... To jest miasto, no. Ja, ale tego... No, na razie, trzymaj się. Hej. No. Bo ty jedziesz na brzeg? Tak. I chcesz jak najszybciej? No, być, nie? Czyli polecieć musisz na Opole, dobra. Yeah.